Tak, najstarszy obiekt, który prezentujemy na naszej ekspozycji, pochodzi z wieku XVII. Jest to panorama Legnicy wydana w Atlasie Miast Świata, który był wydawany w Kolonii w latach 1572-1617. To było takie monumentalne, sześciotomowe wydawnictwo prezentujące najważniejsze, najbardziej ciekawe, najbardziej także egzotyczne miejsca na świecie, bo w tym atlasie znalazły się nie tylko miasta europejskie, ale także wybrane miasta Azji, Afryki i obu Ameryk. Wydawane było w Kolonii przez taki duet Braun-Hogenberg. Autorem tekstu, pomysłodawcą, wydawcą był Georg Braun. To był duchowny katolicki, był to też teolog, humanista. Z kolei większość rycin wykonał Franz Hogenberg, miedziorytnik, działający w Kolonii. To wydawnictwo cieszyło się ogromnym powodzeniem w tamtych czasach. Doczekało się wielu wznowień, doczekało się tłumaczeń, ponieważ oryginalny atlas ukazał się w języku łacińskim. Przetłumaczono go następnie na język niemiecki, na język francuski. Tak jak wspomniałem, 6 tomów, łącznie ponad 350 widoków różnych miast z całego świata. W tym zaledwie 3 miasta z terenu Śląska. Wrocław, Nysa i Legnica. Nysa wraz z Legnicą pojawiła się w ostatnim, 6 tomie z roku 1617 roku. No i to jest mniej więcej widok naszego miasta z tego czasu. Prawdopodobnie, znaczy w dużym stopniu jest to prawdopodobnie widok z natury, ale w tamtym czasie, czy w ogóle ideą tego atlasu było to, żeby przekazać jak najwięcej informacji o danym miejscu. Stąd też dla potrzeb właśnie tego takiego dydaktycznego podejścia, jeżeli na przykład jakiś budynek, ważny budynek w panoramie miasta był nieco przesłonięty albo skręcony nie w taką dobrą reprezentacyjną stronę, to zdarzało się, że twórcy takich wedut, czyli panoram, no troszkę modyfikowali ten widok, obracali pewne budynki, żeby prezentowały się bardziej efektownie, żeby dawały taką pełniejszą, żeby miasto po prostu, mówiąc tak nawet dosłownie, prezentowało się z jak najlepszej strony oglądającym. Tutaj widzimy miasto, czy panorama Legnicy od zachodu. Na górze jest herb książąt Piastów Legnicko-Brzeskich. W ten sposób ta panorama podkreśla znaczenie miasta jako stolicy księstwa. Z lewej strony, czy idąc z lewej strony, widzimy zamek piastowski. Z pomiędzy wieżami świętego Piotra i świętej Jadwigi widzimy rezydencję książąt. Po prawej stronie to jest obecnie teren zajmowany przez pierwsze liceum ogólnokształcące. To jest teren dawnego średniowiecznego klasztoru dominikanów z kościołem pod wezwaniem Świętego Krzyża, który w XVI wieku nie był już własnością dominikanów, został przejęty przez siostry benedyktynki i do 1810 roku to była własność benedyktynek. Potem ten klasztor został sekularyzowany decyzją państwa pruskiego i od tego czasu tam mieszczą się instytucje oświatowe, szkoły. Po prawej stronie od kościoła Świętego Krzyża kościół, który my znamy obecnie jako Kościół Mariacki, jeszcze z czasów sprzed pożaru. Trochę inaczej wygląda. Tak, dzisiaj Kościół Mariacki posiada dwie jednakowe, co do wyglądu i wysokości, wieże, ale to jest stosunkowo młody wygląd tejże świątyni, bo w 1822 roku kościół spłonął i odbudowując go zdecydowano się odbudować go właśnie w takiej formie, w jakiej my obecnie ten kościół znamy. Przedtem były dwie różne wieże, różnej wysokości i wygląd też był nieco inny. Po prawej stronie od kościoła Mariackiego widzimy kolejną świątynię, która nie przypomina kościoła, którego my znamy. Nie, to jest kościół świętego Jana Chrzciciela. Aha. Gotycki kościół XIV-wieczny, czy wygląd tego, bryła tego kościoła w takiej formie powstała w XIV wieku. No ale w wieku XVIII, kiedy obiekt przejęli jezuici, przebudowano to miejsce, wybudowano nowy barokowy kościół. Zostawiono tylko niewielki skrawek starej średniowiecznej świątyni i ten niewielki skrawek znamy dzisiaj jako mauzoleum Piastów. Wewnątrz jest ono bardzo bogate i dekoracyjne, ale z zewnątrz wciąż możemy dostrzec ten ceglany mur średniowieczny.
No i skoro jesteśmy przy kościele świętego Jana Chrzciciela, to tak naprawdę znajdujemy się rzut beretem od rynku. Tutaj mamy tę przestrzeń tego najważniejszego, bijącego serca miasta. Widzimy kamienice mieszczańskie i także możemy dostrzec obiekt, kolejny obiekt, którego nie rozpoznajemy, czyli ratusz. Tak ratusz wyglądał przed przebudową w wieku XVIII. W wieku XVIII, w pierwszej połowie tego stulecia, dopiero ta siedziba władz miejskich przeobraziła się w kształcie takim, jakim obecnie ją widzimy. Po prawej stronie kościół Piotra i Pawła z jedną wieżą. Druga wieża wyrosła dopiero pod koniec wieku XIX, kiedy przebudowywano kościół w stylu neogotyckim. I nasza wystawa też pokazuje unikatowy widok wnętrza kościoła Piotra i Pawła sprzed tejże przebudowy. To jest akwarela autorstwa najbardziej znanego, najbardziej znaczącego legnickiego artysty przedwojennego, czyli Teodora Bletterbauera. Ale wracając do naszej panoramy, panoramy z atlasu Georga Brauna i Franza Hogenberga, po prawej stronie od kościoła Piotra i Pawła widzimy dwie wieże, dwie bramy wjazdowe do miasta, brama Chojnowska i brama Złotoryjska. Brama Złotoryjska została rozebrana całkowicie w wieku XIX, w roku 1865, a brama Chojnowska, no jest, czy wieża tejże bramy, bo sama brama, sam budynek bramny nie zachował się, ale wieża tej bramy jest z nami w krajobrazie miasta do dnia dzisiejszego. Tak prawdopodobnie Legnica się prezentowała na przełomie XVI i XVII wieku. Widzimy, że była w tym czasie dosyć mocno ufortyfikowana, posiada takie zewnętrzne fortyfikacje złożone z wałów ziemnych, z fosy. Za tą zewnętrzną linią umocnień możemy dostrzec takie te właśnie ząbkowane mury średniowieczne.